tworzą, malują, rysują. Jednym słowem, nie próżnują. Po generalnym remoncie schronisko dla osób bezdomnych w Cieszynie zyskało dodatkową przestrzeń, co pozwoliło na uruchomienie warsztatów rzemiosła artystycznego. Pracownia funkcjonuje dopiero od 2 miesięcy, ale jej wnętrza już zdobią kolorowe prace podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Być Razem. Na samym początku mieliśmy w ogóle taki pomysł, żeby stworzyć taką pracownię trochę upcyklingową, czyli ze starych śmieci czy jakichś elementów tworzyć nowe rzeczy. No i zaczęliśmy właśnie od kloszy. Chcieliśmy robić różnego rodzaju takie upcyklingowe lampy. No i udało nam się tam zrobić właśnie na dzień dzisiejszy jeden klosz. I aktualnie dalej mamy w planach tworzenie takich rzeczy, ale na dzisiaj też uczestnicy wyrazili taką chęć, żeby coś potworzyć, w sensie rysować. I tutaj Krzysztof odnalazł się w malarstwie, więc jakby w tą drogą poszłam. To też jakieś ich propozycje, ich sugestie. Tak, tak. Ja tak od samego początku jestem otwarta na pomysły mieszkańców i nie chcę im narzucać czegoś, wręcz przeciwnie. Chcę właśnie wydobywać te pokłady twórczości, które mają w sobie. No i tak właśnie się zaczęło. No Krzysztof zaczął malować, zaczął tworzyć obrazy. Tutaj na ścianie można zobaczyć, tak, co powstaje. No i rozumiem, że każdy może dołączyć, tak? Jeżeli nagle ktoś będzie miał taką ochotę i chęć tutaj z mieszkańców, to może wziąć udział w tych warsztatach, tak? Tak, tak, tak. Jest taka możliwość. Aczkolwiek jesteśmy tutaj podzieleni na pracownię, na stolarnię, na pracownię artystyczną, więc są osoby, które pracują w stolarni. My też współpracujemy z nimi. Tam w altance powstały takie siedziska, drewniane skrzynki, które pracownia stolarska wykonała, a myśmy do tego zrobili obicia. Czyli współpracujecie, no ale pani mi tutaj pokazywała, że to nie jest tylko tak, że to są prace wykonane i do szuflady, tylko dajecie im później jeszcze kolejne, drugie życie. Tak, dokładnie. Jeśli chodzi na przykład o takie elementy jak lampy, no to wiadomo, można sobie to powiesić, zawiesić w domu jako jakąś taką dekorację. Natomiast te rzeczy, które wykonują uczestnicy typu rysunki czy kolaże, to ja jeszcze robię zdjęcia i obrabiam w programie graficznym i proponuję jako wykorzystanie tych rysunków na różnego rodzaju użytkach, jak poduszki, jak torby, czy jak koszulki. Może to być pewnie taki zastrzyk gotówki też dla was, bo możecie to sprzedać. Dokładnie, tak. Możemy to sprzedać, możemy po prostu mieć pieniądze na kolejne materiały do pracowni i możemy wytwarzać coraz większe ilości tych produktów. I też będzie to na pewno radością dla mieszkańców, że ich prace znalazły się na różnego rodzaju przedmiotach. Co te warsztaty dają tutaj mieszkańcom? No według mnie na pewno jest to pewnego rodzaju taka w ogóle aktywizacja ich, nie? Do tworzenia, do w ogóle wstania z łóżka, do przyjścia, do spędzenia tutaj czasu razem. Wiadomo, oprócz tego tworzenia toczą się tu różnego rodzaju rozmowy. Myślę, że się takie relacje między mieszkańcami pogłębiają, także ja ich poznaję. Ja też wiem coraz bardziej, jakiego rodzaju możliwości oni mają, co z tym możemy zrobić, także staram się to wykorzystać tak, żeby każda ich twórczość po prostu została wykorzystana. Pracownia to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą dać ponieść się fantazji i rozwijać swoje talenty. Jak widać, ta grupa chętnie z tego korzysta. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.